No już spadałem, ale jeszcze wyskoczył przy samej drodze. Tak jak w poprzednim filmie opowiadałem wam, jak to jest z tymi borusami, gdzie one lubią stać. Twardy. Tutaj stoi jakiś dziadek. Nawet nie ma co brać. Prawóz jest, ale niestety słaby. Ale tu w tym miejscu jeszcze mogę się spodziewać, bo trafią. Tu pod to drzewko kiedyś mi się tak pięknie wkleił. Ładny widok był. Maślaków. Jest od groma. O, stoi kolega. Ale też ciapryga. I już widzę, kolor ma taki słaby. Ciapka. Stoi sztuka. Tu widzę chyba drugą. Tak. Ładny. Długa noga. Bo zobaczcie, bo trawa też długa. Tam jest albo słaby prawy, albo koźlarz babka. No ale ten ciekawy. Ten naprawdę jest ładny. Super. No, koźlarz. No ale poszukamy jeszcze chwilkę. Długonogiego brata. Tam coś stoi. Ale to raczej maślaki. Tak. Tu maślak i tam maślak. Samotnik. Prawóz samotnik. Chociaż na pewno coś kiedyś tu wyskoczy. No a jednak nie samotnik. Młodszy brat. Będzie zdrowy. I coś już tam widzę. Prawóz jest ładny. Drugi. Jeden tutaj, ale chyba już taki niemrawy. Tu jest kolejny ładny. Zaraz wrócimy tu. Koszyczek już zostaje. Tutaj też miałem ostatnio. O, proszę, jaki pan. No, ale śliczny.
ślimaczek. Jakiś tam malutki. No. Proszę. Takie pół na pół mogą być słabe. No ale w tym momencie to już na suszenie grzybki idą, proszę. Czerwony kozaczek. Oczywiście kozaczki zawsze idą ze mną. One rzadko są robaczywe. Aczkolwiek jak najbardziej się zdarza. Dobra, jeszcze zerkniemy tam. Za prawusami. Maślak. To jest maślak. Dobra, te trzy. Z nami i jeszcze tam chyba są. Najpierw zrobimy tego. No jak najbardziej. Ale takie miejscami już są podsuszone, podmęczone. Bo nie pada. Ten. No zobaczymy, czy rokuje, czy nie rokuje. Dobra, bracie, zobaczymy. No nie, noga ok. Możliwe, że jak najbardziej odpali. No i mamy bratka. Robaki go trochę tu strzepało, ale twardy. Miód, malina. Twarda, bracie, piękny. I kolejna sztuka. To samo dostał od ślimaków. We mchu więcej ślimaków. Idziemy. Mam dwa ładne. Ładny. O. Oh.